No dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim, prawda, kanale Szybson. I dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ zawrzemy pierwszy prawdopodobnie istniejący sojusz na serwerze kidowice.pl. Ponieważ jesteśmy w tym momencie na mojej wyspie, która póki co nie jest jakoś bardzo rozwinięta, ale jest pewna taka wyspa, która rozwija się naprawdę prężnie, naprawdę bardzo dobrze. Wspominałem o niej już kilka razy, jest to najlepsza wyspa z poprzedniego sezonu, która miała najlepsze budowle i po prostu była piękna, więc z tą wyspą dzisiaj zawrzemy sojusz i gadałem sobie z nimi, ja jeszcze i ostatecznie muszę z nimi, że tak powiem, umowę podpisać. Pytałem się, czy w ogóle są chętni na taki sojusz i tak dalej powiedzieli, że są, więc ja dzisiaj pójdę sobie do nich razem z książką, której nie mam, muszę sobie ogarnąć książkę, więc szybko pozwólcie, że sobie zabiorę ją z GameOdzika, bo to jest tylko zwykła książka, którą potrzebujemy na podpisanie umowy, a jako, że jestem właścicielem tego serwera, to sobie mogę wziąć książeczkę i nic nie macie do tego, okej, dobra, przełączamy się z powrotem do survivala, dobra, i gramy sobie dalej, bierzemy sobie tą książkę i teraz musimy stworzyć taką umowę, ponieważ na czym będzie polegała ta umowa? Ten sojusz będzie polegał na tym, że ta wyspa Shopowo i Skoksy jest wyspą, którą ja, że tak powiem, na którą może ja będę miał jakiś wpływ. Może pojawią się tam jakieś budowle, których ja będę pomysłodawcą. Kto wie, zobaczymy. W każdym razie ten sojusz polega na tym, żebyśmy powiedzieli wprost wszystkim na serwerze, że z tą wyspą jest mój sojusz. Z kim będzie sojusz w następnym sezonie One Blocka? To się okaże. Zobaczymy. Dajcie z siebie wszystko, zbudujcie fajne wyspy, działajcie. A może w następnym sezonie to z waszą wyspą będę miał sojusz. Kto wie, zobaczymy. Ja nie wiem, ja nic nie mówię. To będzie, że tak powiem, niespodzianka. Dobra, zróbmy taką umowę. Niniejsza, niniejsza, albo nie używajmy takich dziwnych słów. Ta umowa pomiędzy Szczypsonem a Shopowo X Koksy potwierdza zawarty sojusz w dniu. Dzisiaj mamy 13.06.2024. Sojusz w dniu 13.06.2024 i ta umowa pomiędzy Szczypson a Shopowo i Skoksy potwierdza zawarty sojusz w dniu 13.06.2024 i na mocy tej umowy oświadczamy, że obie wyspy nie mogą działać na swoją niekorzyść, lecz mają się wspierać bezgranicznie. Za złamanie umowy grozi kara, o, musimy na tę stronę, kara pieniężna w wysokości 10 miliardów monet. Oho, to jest dobra kara. I natychmiastowym zerwaniem umowy. Tak, taką mamy umowę. Podpisy. I teraz tutaj będzie tak, podpis mój. Ja wiadomo, podpisuję. I tutaj będą musieli się wypisać wszyscy członkowie tej grupy. Jest ich dzisiaj trochę na Discordzie z tego co widzę. Nie wiem, czy to są wszyscy, ale całkiem możliwe, że tak. I wszyscy jak się tutaj podpiszą, ostatecznie podpiszemy tę umowę i będzie git. Jedyne co, czekajcie, czy to jest dobrze napisane. Ta umowa pomiędzy Shopowo i Szczypson, a Shopowo i Skoksy potwierdza zawarty sojusz w dniu 13.06.2024. I na mocy tej umowy oświadczamy, że obie wyspy nie mogą działać na swoją niekorzyść, lecz mają się wspierać bezgranicznie. Za złamanie umowy grozi kara pieniężna w wysokości 10 miliardów monet i natychmiastowym zerwaniem umowy. A 10 miliardów monet od każdego członka i natychmiast... Albo dobra, nie, może nie od każdego. 10 miliardów monet i natychmiastowym zerwaniem umowy. Podpis Szczypson. No i super, i mamy to podpisane. Umowa jest, że tak powiem, bardzo fajnie zrobiona. Mam nadzieję, że oni się na nią zgodzą, więc jedyne co teraz muszę, no to pójść na ich wyspę. No i że tak powiem się dogadać. Dobrze, a więc jestem już na Discordzie z wszystkimi członkami wyspy Shopowo i Skoksy. Dzień dobry, możecie się przywitać teraz. Dobra, lecę do was na wyspę. Is visit Shopowo i Skoksy. Dzień dobry. O, jest ekipa, jest Gimon Gimon. Dzień dobry. Jest, prawda, kto tu jest? To jest Zip, dzień dobry. Jest Asia. Hello, witam. Witam, jest Porksu. Siema.
Jest, kto tu jeszcze? Kogo nie przeczytałem? Jest juniorek, dzień dobry. No. Siema. Siema. I jeszcze ktoś? I zbójek, dzień dobry. Siemano. No dobry, dobry, dobra, słuchajcie, wyjdźmy sobie, bo tu jest ciemno. Stańmy we... O, Mystery Box, gzy oczywiście. Każdy gzy pisze. Dobra, w którym miejscu... Dobra, ten stół do enchantu to jest miejsce, w którym będziemy gadać. Zapraszam tutaj. To jest idealne miejsce. A więc słuchajcie, przygotowałem umowę, którą musimy dzisiaj podpisać. I ta umowa, ja wam ją przeczytam, oczywiście każdy będzie musiał się w niej podpisać. Czy wszyscy są, mamy wszystkich członków tej wyspy, czy kogoś nie ma? Nie ma dwóch osób. Nie ma dwóch osób, dobra, będziemy musieli je w takim razie załatwić później. Uwaga, czytam umowę. Ta umowa pomiędzy Szczypson a Szopowo X Koksy potwierdza zawarty sojusz w dniu 13.06.2024 i na mocy tej umowy oświadczamy, że obie wyspy nie mogą działać na swoją niekorzyść, lecz mają się wspierać bezgranicznie. Za złamanie umowy grozi kara pieniężna w wysokości 10 miliardów monet i natychmiastowe zerwanie umowy. Natychmiastowe zerwanie umowy. Czy wszyscy... O kurczę, jakiś... Dobra, jaki stolik dosiadam tutaj, dobra. Elegancko, elegancko. Czy wszyscy się zgadzają z tą umową? Tak. Tak. No to bardzo dobrze. No to w takim razie podaję w moją lewą do Porksa. Tam proszę na drugiej stronie podpisać się i podać kolejnej osobie, żeby wszyscy się po kolei podpisali. No i słuchajcie, w czasie, w którym będziecie się podpisywać, musimy zrobić bardzo ważną rzecz. Trzeba zrobić coś, co będzie łączyło nasze obie wyspy. Coś takiego, że jak ktoś wejdzie na tą wyspę, to po prostu będzie wiedział, że ta wyspa ma sojusz ze Szczypsonem, albo umie wejdą i powiedzą, ta wyspa ma sojusz z Szopowo i z Koksy. Czy są jakieś propozycje? Ja mam propozycję. Słucham, juniorek. Możemy zbudować wspólne logo wyspy. Okej, wspólne logo wyspy, podoba mi się ten pomysł. Gdzie ty w ogóle siedzisz? Tu, w rogu. Aha, dobra, nie widzę cię. Dobra, okej. Okay. Wspólne logo wyspy. Jest to dobry pomysł. Wspólne logo wyspy. Dobra, okej. Okay. Czy w takim razie mam pytanie, czy jesteście w stanie zaprojektować takie logo wyspy? Bo wy, no że tak powiem, znacie się na budowach, więc oczywiście, byłoby dobrze. Tak. Zrobicie. Okej, okay, dobra, super, to mi pasuje w takim razie. To zaprojektujcie takie logo, postawcie je u siebie, a później ja na podstawie tamtego loga postawię je później też u siebie, żeby to się pojawiło. Niech będzie takie, jakie wy... No, zaprojektujcie, co tam chcecie. Dobra, każdy się podpisał? Ja się podpisałem. Dobra, niech wszyscy podpiszą i będziemy mieli umowę ważną. Ogólnie fajnie by było, żebyśmy mieli jakieś takie fajne smaczki, które będą łączyć obie wyspy, więc zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Na samym starcie niech będzie to właśnie to logo, a z czasem będziemy kombinować. Gimon, co ty wyprawiasz? Siada, kładzie się wszystko po kolei. Dobra, Asia się teraz podpisuje. Dobra, Asia, widzę, że ma książkę. Elegancko. Powiedzcie, jak się czujecie? Dobrze. Okay, to fajnie. Na Twitchu normalnie nic. Ale dobra, tam juniorek, spokojnie, ale udało mi się złożyć tą komodę. No i dobrze. Dobra, ostatnia osoba, Gimon. Zostały dwie osoby, czyli musimy tam zostawić dwa sloty dla jakichś osób do pod... O! Porksu zabrał mi książkę. Gdzie ta książka jest? Gimon, rzuć tu. O, dobra. Bierzemy książkę. Okej, okay. I zobaczmy, jak to wygląda. Jest, podpisy członków, Szopowo X Koksy. A tam jest podpisy zrobione wszystkich osób, a nie członków. To usuwam, żeby tu się wszystko zmieściło. Zrobimy tak, tu jest Szczypson, Szopowo X członków Szopowo X Koksy. Ale to nie, zrobimy, że jest po prostu podpisy wszystkich. Szczypson, Polksu, Zbójek, Juniorek, Asia. Czekajcie, wszyscy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powinno być sześć waszych podpisów. A, bo jest na drugiej stronie Gimon, dobra. Okej, okay, no to jak to tego Gimona przenosimy na pierwszą stronę. Pyk, jest Gimon podpisany. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć członków, brakuje jeszcze dwóch, tak jak mówicie, tak? Tak. Czyli tu jest idealnie miejsce na dwa sloty jeszcze. Dobra, elegancko. No to w takim razie, juniorek, umowę składam w tym momencie w twoje ręce. Twoim zadaniem jest zdobyć podpisy następnych dwóch osób i gdy zdobędziesz, to oddać mi tą umowę, bo ona zostanie... No, Gimon, oddaj mu. Gdy po prostu zbierzesz te dwa podpisy, wracasz do mnie i przynosisz mi tą książkę i oddajesz, dobra? Dobra. No dobrze, słuchajcie, w takim razie z wami, że tak powiem, robienie biznesów to czysta przyjemność i mam nadzieję, że współpraca będzie owocna. Ja już na samym starcie mogę powiedzieć, że ten pomysł z tymi kitcoinami tutaj mega mocny, naprawdę, kurczę, jak ja to zobaczyłem, to mi się mega spodobało. No póki co, mimo że w poprzednim sezonie byliście najlepszą wyspą, to wychodzi na to, że w tym sezonie się nic nie zmieni chyba. No ale bardzo dobrze, budujcie dalej, ja wracam na swoją wyspę działać. Powodzenia. W tym momencie salutuję. Nie umiem salutować w Minecraft, więc salutuję na żywo. Trzymajcie się, elo. No dobrze, widzowie, no umowa podpisana, więc jest git. Czekam, aż juniorek mi zwróci pełną umowę podpisaną przez wszystkich członków, ale wychodzi na to, że z tymi członkami jestem dogadany. Więc jedyne, co teraz nam pozostało, to po prostu rozbudowywać nasze wyspy. Oni
mają o wiele łatwiej, bo jest ich o wiele więcej, więc oni naprawdę mogą tam niesamowite... O kurczę, mi się odbiło. Niesamowite rzeczy budować tam mogą, więc ta wyspa moja no pewnie nie dorówna im w żadnym stopniu, aczkolwiek mam nadzieję, że coś się tutaj wydarzy. Ja się biorę w takim razie za budowanie, no i czekam, aż umowa do mnie wróci. A co ja bym tu mógł wybudować, to pewnie wybuduję to samo co oni. Jakieś logo mają przygotować, nie wiem jakie, to się wszystko okaże. W każdym razie, no, w dzisiejszym odcinku nie wiem za bardzo, co mam tutaj więcej zrobić. Może, czekajcie, a właśnie, bo tutaj nie działają mi te minionki i nie rozumiem dlaczego. Zdrowie mają pełne, nie chcą kopać. Może je trzeba... Nie, tego nie da się ulepszyć. Tego się da ulepszyć za 10 miliardów. Dobra, ulepszyłem go. Ale to jest zbieracz. To mi tak naprawdę niewiele daje. Tego za 250 milionów. Dobra, to mogłem tego ulepszać na początek. Ulepszymy go ile się da. Dobra, miliard. I teraz już jest 2 miliardy. I teraz już będzie... Oj, teraz już nie mogę go ulepszyć. Jest na maksa. A, bo to jest też kopacz. To jest też kopacz. A ten? Dlaczego ten nie kopie? Też go już nie mogę lepszyć, czyli jest na maksa. Statystyki 3000 bloków, a ten 300 bloków. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Wykopmy to. Oni nie chcą pracować, czekajcie, biorę go. Nie! Proszę, żeby się okazało, że któryś z minionków go zebrał. No nie gadajcie, że on się zepsuł i że ja go zniszczyłem i to jest koniec. Dobra, ten też, usunąłeś minionka, ale ja nie chciałem go usuwać, ja go chciałem zebrać. Dobra, mam tutaj jakiś zbieracz, zbieracz jest nowy, czyli one się może może one się, że tak powiem, zużywają. Ajajaj, może tak być w sumie, nie? Dobra, zróbmy tak, niech się obróci na tą stronę, ten niech się obróci nie w tą, tylko w tą, nie w tą, tylko w tą, nie w tą, tylko w tą, dobra. Mamy, okej, okay, i teraz zaczęły kopać, czyli te minionki się zużywają, naprawdę? Dobra, zróbmy tak, zmiana nazwy. Niewolnik Dave. Dobra. I zmienimy mu skórkę na Dave'a, dobra. No i tutaj musimy ustawić zmianę nazwy. Giga Chad. Bo tak było wcześniej. Okej, okay, mamy to zrobione i zbierajmy dalej. Dobra, czyli udało mi się ich naprawić. Czyli zbieracze, krótko mówiąc, się zużywają. I prędzej czy później one po prostu, że tak powiem, wygasają. Ten możemy go ulepszyć, możemy za 500 milionów. Ulepszmy go w takim razie. Za miliard i możemy teraz go ulepszyć za 2 miliardy. O, ale wydałem pieniądze i 4 miliardy, to już mnie nie stać. To już mnie nie stać. Ale w tym momencie działają i sobie fajnie zbierają, więc git, git, git. To mi się podoba. Tu jest zbierane i wszystko git, czyli wszystko działa, krótko mówiąc. Dobra, tu... Mamy jeszcze sporo miejsca. Coś tu wykopią i będą to rozwijać. Dobra, słuchajcie, wyspa się rozwija. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Pierwszy sojusz mamy zawarty. Czy jedyny, to się okaże, ale wyspa na pewno, że tak powiem, moja, na tym coś tam powinna zyskać. Jeśli chodzi o topkę, to aktualnie jestem na trzecim miejscu. Za mną, tuż za mną jest Dave, bo ma 750 milionów wartość wyspa, ja mam 751. No a nad nami to są dwie wyspy, których się chyba nie da pokonać. Serio, kurczę, to nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest nie do pokonania. Więc lipa, a wyspa Szopowo i Skoksy jest aktualnie na miejscu 18. Ale może uda nam się sprawić, żeby była trochę wyżej. Dobra, widzowie, jest dzień następny. Ogólnie wróciłem do domu. Co ty tu robisz? Gin. Nie chcemy cię tutaj. Co to za impostor tu mi się wdarł? Jest dzień następny niż to, co nagrywałem. Co widzieliście przed chwilą, jest dzień następny. Dogrywam ten odcinek z tego powodu, że w tym momencie jestem na serwerze kidowice.pl, ale jestem na Vanishu. Żaden gracz nie wie o tym, że ja tutaj jestem. A ja postanowiłem, że pójdę zobaczyć, jak idą prace na wyspie Szopowo X-Koksy, czyli wyspie, z którą ja podpisałem tutaj, prawda, umowę. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Gdzie my tu mamy wyjść? Może... Jo, dobra, oni już to zrobili. Szopowo X-Koksy X-Chipson. Ej, dobra, mega dobre. Jest toast, jest, prawda, shop. Nie, no mega. Mega dobrze, dobra, to jest naprawdę fajne, podoba mi się naprawdę to, jest fajne, teraz dzięki temu widać, że mamy ewidentnie sojusz, jest pod... Co to jest? Czy to jest zerwanie sojuszu przecież chyba? Przecież oni, to trzeba wejść z kursu, to powinien być stać mój posąg, a nie, że oni Dave'a budują, to jest zerwanie sojuszu. Co to ma być, halo? Dobra, powiem wam tak, a jak po drugiej stronie nie powstanie dwa razy większy mój posąg niż to, to jest zerwanie sojuszu, to jest ewidentne zerwanie sojuszu. To macie, teraz dokończcie tego Dave'a, ale macie tydzień na to, żeby zbudować po drugiej stronie dwa razy większego mnie, juniorek, bo to jest zerwanie sojuszu. Sojusz miało być działanie na korzyść. Ja z Dave'em rywalizuję, ja muszę mieć lepszą wyspę niż on. I stopka, zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja. O nie, tak się bawić nie będziemy. Dobra, widzowie, powiem wam tak.
w następnym odcinku z tego One Blocka ja postaram się o to, żeby znowu wyprzedzić Dave'a, bo znowu wyprzedził mnie, a wy jeszcze mu pomagacie robiąc takie rzeczy. Nie, to jest niepoważne.